Dzień dobry, zapraszam na kartę dnia w poniedziałek. Poniedziałek, 5 sierpnia. Jak my się pokazujemy? Dziesiątka buław. Oj, ciężko nam dzisiaj będzie wstać, ciężko nam dzisiaj będzie funkcjonować, dlatego że będziemy czuć się w taki sposób, że może jednak przez ten weekend do końca nie odpoczęliśmy. Ta dziesiątka buław może oznaczać również koniec jakiegoś cyklu. I tutaj zaraz zobaczymy, czego ten cykl może dotyczyć. To może być coś w pracy, to może być coś związanego z życiem rodzinnym, uczuciowym. Już patrzymy. To może być koniec, bo tutaj druga dziesiątka się pokazała. To może być koniec jakiegoś rozczarowania dotyczącego finansów. Tak więc no dzisiaj mogą jakieś dodatkowe środki wpłynąć, albo możemy dostać jakąś decyzję związaną właśnie z finansami, dlatego że popatrzcie, aż trzy dziesiątki się pojawiły, tak? Z całą pewnością w związku z tą sytuacją, z końcem tego cyklu, będziemy mądrzejsi, nauczeni doświadczeniem. Tak tutaj mi się ta arcykapłanka pokazuje. I to w jakiś sposób otworzy nas na nowe. Zobaczymy, czy jutro, czy w kolejnych dniach pokażą się asy. Bo to jest naturalna kolej rzeczy, aby po tych dziesiątkach przyszły asy. No i tutaj z tyłu karta gwiazdy, czyli może jeszcze nie dzisiaj, może to jest zbyt świeże, ale szykuje się świętowanie tego cyklu. Dzisiaj możecie być zbyt zmęczeni na to, ale tutaj miejcie na uwadze to, że to będzie miało pozytywny przebieg, mimo że wydaje Wam się, że już idziecie ostatkiem sił w związku z tą sprawą. Także życzę Wam dużo siły na ten poniedziałek, na początek tego tygodnia. Trzymajcie się i do usłyszenia już jutro. Pa, pa.